Witam w kolejnym filmie Stajni Woźniczka. Dzisiaj opowiem Wam trochę o pracy z oponą. Opowiem o głównym narzędziu, którego używam u nas w stajni, ponieważ zajmujemy się przede wszystkim zajazdką młodych koni, tym pierwszym etapem. Niektórzy mówią najtrudniejszym, a ja uważam, że jest super etap. I pokażę Wam, na jakiej oponie, z jaką oponą ja pracuję. Wszyscy myślą, że opona musi być wielka, ogromna jakaś. Nasza jest taka, malutka, leciutka. Konstrukcja tego zestawu jest bardzo prosta. Mamy orczyk, łańcuch i oponę. Najważniejsze połączenie to jest orczyk do opony, czyli ten odcinek. Musi być zawsze sprawdzony i solidnie zamocowany, bo tutaj nie może nam nic pękać, nic się z tym dziać niebezpiecznego. Niektórzy montują łańcuch dookoła opony, natomiast z doświadczenia wiem, że łańcuch, który będzie się szurał, tak, po pewnym czasie zaczyna się przecierać, no i tracimy to mocne połączenie. Jak widzicie, ta opona jeździła najpierw na tej stronie, teraz jest obrócona na drugą i jeździ na tamtej. I wyższe tamtą. Słucham? Ekologia. Ekologia, tak. I teraz tak jak od tego miejsca do tego musi być wszystko mocne i nic tu nie może się psuć, tak element, który idzie dalej, czyli od orczyka do napierśnika pasami, musi być elementem, który jest bardzo łatwo odczepić. Tak samo jak w bryczce mamy jakieś tam szybko złączki, te szekle, tak samo tutaj musimy coś wykombinować. Mam na to taki patent prosty i już go pokazuję. Normalny zacisk, normalny pas zaciskowy wygląda w ten sposób, tak? W momencie, gdy koń ciągnie tą oponę czy bryczkę, tak, powstaje nam tutaj pętla, która się zamyka i żeby ją odpiąć, musimy konia cofnąć oczywiście, lekko to napiąć i dopiero możemy ściągnąć. Jest to o tyle niebezpieczne przy zaprzęganiu czy przy zakładaniu tej opony do młodych koni, jest to o tyle niebezpieczne, że gdy coś się dzieje, jakieś sytuacje niebezpieczne, koń nam zaczyna uciekać, boi się tej opony, wiadomo, tak, jest to początek nauki, pierwsze zakładanie, to taka pętla będzie się nam zaciskać coraz mocniej, opona, koń biegnie, opona może narobić wiele szkód i różne nieprzyjemne sytuacje mogą się z tym wtedy wydarzyć. Natomiast ja preferuję zakładanie czegoś takiego, to jest zwykły naszelnik, złożony w ten sposób. Na czym to polega? Zakładamy sobie w ten sposób naszelnik, do tego idzie pas. W momencie ciągnięcia, jeżeli koń idzie w porządku, jest wszystko dobrze. Gdy tylko opona zaczyna nam troszkę nadganiać na zakrętach konia, czyli jest to sytuacja już za szybka, czyli koń za szybko nam gdzieś ucieka, biegnie i coś się zaczyna dziać, bardzo łatwo nam to zjeżdża. Nigdy się nie zaciągnie, tak? Chodzi o to, żeby ten element nam się nie zaciągał w tym miejscu. I teraz sytuacja kolejna. Co się dzieje, co się stanie, jeżeli coś takiego nam się będzie odpinać? No, nic się nie dzieje, no, po prostu odpina się, zatrzymujemy konia, spokojnie jeszcze raz podchodzimy, zapinamy. Jest to też element nauki, ale lepiej, żeby to nam się odpięło parę razy, niż żeby nam się nie odpięło w sytuacji krytycznej. Nie doprowadzamy do traumy konia. Nie doprowadzamy do traumy konia, tak? W momencie, gdy coś się dzieje, to się odpina i koń jest zawsze luzem, tak? Bez opony. A jak często ci się zdarzają takie sytuacje? Czy to jest normalna rzecz w nauce, czy przy przygotowaniu? No, to już przy przygotowaniu jakby konia na początku ląży,
na początku etapu staramy się sprawdzać i różne hałasy zanim wywoływać. Natomiast no, ta opona zawsze jest gdzieś tam tym elementem, który będzie dla niego nowością. To wszystko zależy od konia, tak? Niektóre mają takie sytuacje, tak? Ucieczki, próby ucieczki i w tym momencie ten patent bardzo dobrze nam się sprawdza. Natomiast wiele koni, większość koni, bym powiedział nawet, tak naprawdę by nie potrzebowała, no ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby chociażby jeden na 100 zrobił nam taki bałagan. Opona przede wszystkim służy nam do tego, żeby wszystkie niebezpieczne sytuacje, wszystkie możliwe scenariusze przerobić w oponie. Jest to dużo bezpieczniejszy sposób niż zakładanie konia, który może już jest taki, że dałoby się go założyć oczywiście, natomiast chcemy wykluczyć większość niebezpiecznych sytuacji już w pracy z ziemi na podwójnej lonży z oponą. Kiedy następuje etap, że uważasz już, że jest ten moment i że możemy konia z ląży zwykłej albo podwójnej ląży wziąć na lążę z oponą? Na pewno z podwójnej ląży. Nigdy nie pracuję z oponą na ląży pojedynczej, tylko i wyłącznie podwójna ląża. To jest moment, w którym czuję, że koń pracuje już na tyle posłusznie, reaguje na komendy i jest na tyle już odczulony między innymi uprzężą, natylnikiem i elementami otoczenia, że możemy już tą oponę zapinać. Musi oczywiście stać spokojnie, tak, bo jest to przygotowanie do zaprzęgania. I tak samo jak w bryczce wymagamy od konia tego, żeby stał i nie kręcił się, nie wiercił, nie interesował się tym, co się dzieje dookoła, tylko posłusznie czekał na to, aż to wszystko zepniemy. Tak samo tutaj, nie śpieszymy się, tak? Chcemy, żeby ten koń stał i czekał na to założenie. Co prawda tutaj mamy tylko pasy, ale to i tak jest już to przygotowanie. Czy dociążasz oponę jeszcze jakimiś ciężarami, kamieniem na przykład? Na pewno nie w początkowym etapie pracy. Chodzi o to, że tak jak już wspominałem, ta opona jest bardzo mała, bardzo lekka. Dla większości koni zaprzęgowych jest to element, który po prostu za nimi fruwa. Tak? Jeżeli on by chciał, to nie jest dla niego żadne obciążenie. Ale tu nie chodzi o to na tym początkowym etapie pierwszych ląży z oponą, żeby koń czuł ciężar, tylko żeby poczuł ten lekki nacisk na pierś, połączony razem z szumem, z tym, że pasy są ponapinane obok, z tym, że ta opona za nim jednak faktycznie się ciągnie. W dalszym etapie pracy dociążam oponę albo jakimś bloczkiem, albo jakimś kamieniem, który sprawia, że koń przygotowuje się bardziej do tej pracy już ciągnięcia, tak? Co zrobić, kiedy koń w czasie pracy przełoży nogę lub nogi przez pasy? Generalnie nie powinniśmy nic sobie z tego robić. To jest ten jeden z elementów treningu, bo takie sytuacje mogą nam się zdarzyć również w zaprzęgu. Więc przede wszystkim nie panikujemy, powoli konia wyhamowujemy, przechodzimy do stępa, jeżeli zaczął panikować, do zatrzymania, podchodzimy, głaszczemy, uspokajamy. Staramy się dać mu poczucie tego, że to nie jest nic złego, tak? Czy ten pas jest od wewnątrz, czy od zewnątrz. To jest wszystko jakby nauka. Nieraz nawet pracujemy w ten sposób, jeżeli wiemy, że koń ma tendencję do ucieczki od takich różnych nietypowych sytuacji, staramy się tych sytuacji jak najwięcej mu sprawiać. Ha ha ha.